System bezpieczeństwa na Pacyfiku, a zwłaszcza na Indo-Pacyfiku, jest bardzo zbliżony do tradycyjnych gwarancji takich konkurencyjnych, bilateralnych połączeń. Tam oczywiście prowadzi tak zwany kwartet. To chodzi tutaj głównie o Japonię, Południową Koreę, Australię, Nową Zelandię. I gwarancje dla Tajwanu są bardzo istotne, dlatego że gdyby Chińczykom udało się zdyskredytować gwarancje, które Stany Zjednoczone dają Tajwanowi, no to cały ten system wzajemnych zależności zaczyna się rozkładać. I widzimy wtedy sytuację, w której te państwa w regionie muszą podejmować bardzo istotne decyzje. Zwłaszcza po tym, co stało się w Hongkongu, bo proszę pamiętać, że Xi pogwałcił traktat, który miał z Brytyjczykami odnośnie statusu Hongkongu. W związku z tym znaczenie Tajwanu wzrosło jeszcze bardziej.